Witajcie moi kochani na ratunek 112, kolejny odcinek tego najlepszego paradokumentu według mnie. No może jeszcze nowe sekrety sąsiadów, ale oprócz tego na ratunek jest zdecydowanie lepszym paradokumentem. I dziś w odcinku będziemy mieli influencerki, youtuberki, beauty channel. I dziś możecie sobie kupić koszuleczkę na nojoke.pl z potężną przeceną. I dziś możecie sobie obejrzeć Nojoke Podcast, bo są dwa odcinki, albo nawet trzy już w tym... Nie, teraz są dwa, chyba w poniedziałek będą trzy już. Także wpiszcie sobie Nojoke Podcast na YouTubie, na Spotify też macie jeden odcinek, może już nawet drugi jest. No i mam nadzieję, że wam się spodoba dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, albo nawet zostawcie już ją teraz, zostawcie suba z dzwonem i włączcie wszystkie powiadomienia, bo jeśli nie włączycie, to wtedy nie będziecie dostawali powiadomień, bo tak działa YouTube. No, także tego. Możemy zaczynać, to chyba był szybki wstęp, nie wiem, nie jestem pewien, ale zaczynajmy. 15-letnia Oliwia Spinarska mieszkała z mamą, 42-letnią Marylą, w zamożnej dzielnicy miasta. Mama Oliwii zajmowała kierownicze stanowisko w dużej firmie i przez większość dnia przebywała poza domem. Oliwii dotrzymywała towarzystwo jej najlepsza koleżanka, 16-letnia Sandra Opałka. Uciekam, papa. Pa. Do widzenia. Do widzenia. Co twoja mama taka zalatana? Randkę ma? Ona i randki. Od razu wodę z ojcem z nikim się umawia, tylko praca i praca. A kurczę, ciągle tylko ta praca, tylko po to, żebyś ty mogła jeść. Dobra, już zaczynajcie z tym kanałem na YouTubie, bo się nie mogę doczekać. Też bym chciała, żeby moja mama tak pracowała i zostawiała mi kasę. Wiesz, ile musiałam się prosić o te dżinsy? Miesiąc. Miesiąc, kurczaki, no szok! Ale to straszne. Ja w swoich ubraniach chodzę od 5 lat, w sensie w tych samych, serio, od 5 lat, mniej więcej w większości i może i wyglądam jak żul, może, ale to nie szata zdobi człowieka? Tylko to jak komentuje para dokumenty. A, potrzebne mi fajne ciuchy, bo mam super pomysł. Dawaj. Uwaga, uwaga. Zrobimy swój kanał w sieci. O czym? Jak to o czym? O nas! Dwie najlepsze przyjaciółki. Będziemy kręcić porady, jak być modne. Porady, jak być modne, oh Jesus. No ale cimno to widzę, skoro musiałaś czekać miesiąc na hajs na spodnie. Ale ja nie znam się na modzie. Ja się znam, a ty masz zaplecze. Masz dużo fajnych ciuchów, a ja mam kosmetyki. Nie trzeba nam kamery, będziemy je kręcić telefonem. Dobra, ale po co? Jak to po co? Każda laska, która chce coś osiągnąć, ma swój kanał w sieci. Aha, oczywiście. Każda kobieta, która chce studiować też na przykład medycynę, żeby zostać chirurgiem, dermatologiem, ginekologiem, nie wiem, musi mieć swój kanał beauty na YouTubie. Bez tego nigdy nie osiągną sukcesu. Tak samo jakiś biznes chcesz otworzyć, znaczy akurat jak masz biznes, to jest sens, żebyś miał kanał na YouTubie. No ale jak chcesz jakąś karierę mieć, to bez kanału beauty na YouTubie, bah, nie ma szans. No okej. Rozumiałam, o co chodziło Sandrze, ale zastanawiałam się, czy internet, wrzucenie filmików, które ludzie komentują, to dobry pomysł. Nigdy nie widziałam w sobie materiału na gwiazdę. Ja myślę, że tak, wrzucanie materiałów do sieci to dobry pomysł. Wiecie, no to jest, zawsze się przyda jakiś, no... Lepiej być znany w sumie często niż nie, w sensie jakbyś chciał na przykład jakiś biznes otworzyć, to od razu masz jakąś rzeszę odbiorców, którzy mogą na przykład kupić ten produkt. Ale czasami napisze mi jakiś typ czy typiara, że nie boisz się, że się jakieś do pracy nie przyjmą przez te filmiki głupie? O mój Boże, nie, wiesz dlaczego? Jak jakaś firma nie chciałaby mnie zatrudnić przez moje komentowanie paradokumentów, to nie chciałbym tam pracować, to by musiała być dziwna firma. Oliwia dała się przekonać koleżance do założenia własnego kanału w internecie. Dwa dni później dziewczyny kręciły swój pierwszy filmik będący poradnikiem, w jaki sposób przygotować się do wyjścia na imprezę. Tak więc, moje kochane, liczy się stylówka, odpowiednio dobrana do okazji, do ludzi i do miejsca. Do klubu założycie coś bardziej sexy. Na imprezę szkolną już niekoniecznie. Szpilki do klubu, nie wiem, to chyba nie jest najlepszy pomysł, w sensie jest bardzo duża szansa, że się wywrócisz, bo jakby wiesz, w klubie jest strasznie ciasno, wszyscy się co chwilę przepychają. No tak, wywrócenie się jest gwarantowane. Zaraz ustawię telefon i pokażę wam na Oliwii, jak wykonać włosy i makijaż. Wiecie, jaki to jest potężny błąd i nic pewnie nie będzie widać na tym ich filmiku, już wam daję potężnego protipa. One nagrywają tak, że jakby mają okno za sobą, czyli światło świeci z tyłu, kamera jest tutaj, przed nią. No i w ten sposób nic nie będzie widać, bo kiedy nagrywacie, to jakby światło musi być na waszą twarz,
Czyli na przykład wy stoicie przed oknem i kamera jest jakby przy oknie i na was. W sensie źródło światła nie przed kamerą, tylko za kamerą jakby, nie? Żeby na was świeciło. To chyba oczywiste w sumie, ale taki protip dla początkujących youtuberów. Cześć dziewczyny, ja wychodzę. Bądźcie grzeczne. Mama, przerwałaś nam. Nagram jeszcze raz. A co wy właściwie dziewczyny nagrywacie? Mówiłam ci już. Taki filmik dla nastolatek, jak się ubierać, malować, takie wie pani. Bardziej dla zabawy niż serio. Okej, okay, podeślijcie mi tylko linka, chciałabym to później zobaczyć. Dobrze, uciekam. Jasne. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczne. I jakby co, to dzwoń do babci, Oliwia. Poradzę sobie z kolacją, jak zawsze. O, już nie narzekaj, gotowanie jest super. I będę musiały podać jej linka. Ja w ogóle, ciekawa historia, ostatnio pokazałem mój kanał mojej dentystce. Jeśli to ogląda, to serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za zrobione ząbki. Dobra, zaczynamy od włosów. Mama pozwoliła mi publikować filmiki w internecie, pod warunkiem, że nie zrobimy nic głupiego z Sandrą. Nasze nagranie nie było ani wulgarne, ani jakieś przesadzone. Nie rozumiałam, dlaczego to wszystko się tak potoczyło. Ale jak? W sensie nic się jeszcze chyba nie potoczyło. Ciekawe, co się stanie, w sensie no jakby nie robią nic cringe'owego, nie robią nic, co można wyśmiać, nie wiem. Dzień po publikacji pierwszego filmiku koleżanki spotkały się, żeby wspólnie przeczytać komentarze internautów. Oliwia nie była przygotowana na to, co zobaczyła pod upublicznionym nagraniem. Ta laska nie wygląda, masakra. Olej to. Co ta grubaska robi w tym filmie? Powinna się odchudzać. Otyłość to choroba. O, tu piszą o mnie. Jesteś naprawdę spoko, tylko wymień tego kloca obok. Co za głupota. W sensie ja wiem, że ten odcinek ma za zadanie pokazać, jaki internet jest niebezpieczny, że wrzucasz filmik i wszyscy cię cisną od razu. Ale tak by raczej nikt nie zareagował, no. Szczególnie, że po pierwsze ona nie jest wcale gruba i brzydka, a po drugie jakby... Taki content przez nie kobiety oglądają, no i kobiety raczej tak nie piszą, że jakaś kobieta inna jest brzydka i gruba, no. Może po prostu znajomi to oglądają i mają znajomych debili. Moje filmy i TikToki na przykład wiele osób w szkole widziało i raczej pozytywnie to odebrali. Okej, okay, dobra, usuń ten filmik, będzie po sprawie. Niby czemu? Bo ludzie mają ze mnie bekę, piszą hejterskie komentarze. Nieważne co piszą, ważne, że piszą, że oglądają nasz kanał. Nie przejmuj się, nagrywamy dalej. Mamy mega liczbę wyświetleń. Będziemy sławne, a nie mówiłam? Jej. Byłam załamana tym, co przeczytałam w internecie. Zastanawiałam się, czy to wszystko prawda. Czy naprawdę jestem gruba i beznadziejna. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad swoim wyglądem. Myślałam, że jestem normalna. No bo jesteś normalna, tak jak każdy zresztą. No chyba, że jakiś psychopata, który morduje ludzi, to może nie jest zbyt normalny. Ale w ogóle twoja psiapsi ma chyba poglądy jak psycho couple, no nie? Nieważne jak gadają, ważne, że gadają. No i w sumie w świecie influencerów to jest całkiem prawdziwe. Dubiel koniec końców dobrze na tym wyszedł, Linkiewicz też, psycho couple też. Ogólnie też cały Team X2, no nie? Każdy ich hejtował, ale teraz w sumie to dobrze im idzie wszystko. O filmiku z udziałem Oliwii zrobiło się głośno w szkole i na osiedlu, na którym mieszkała. Dziewczyna stała się ofiarą szykan rówieśników, więc zdeterminowana, by schudnąć, zamówiła przez internet tabletki odchudzające, zawierające jaja tasiemca. Co? W jaki sposób? Ja nie wiedziałem, że to w ogóle jest legalne. Ale to sprawdziłem i w sumie dalej nie wiem, czy to jest legalne. Ale wiem, że 30 tabletek za 2000 zł to dużo, skąd ona nagle tyle miała? I naprawdę, czemu one sobie wszystko tak łatwo to zamawiają? Czy to nie może być takie proste? W sensie to z jakiegoś deep webu, dark webu chyba się zamawia takie nielegalne rzeczy, nie? Zażyła preparat za plecami mamy i koleżanki, nie sprawdzając informacji o negatywnych skutkach niebezpiecznej kuracji. Co ty tam łykasz? Nic takiego. Suplementy, wiesz, chcę trochę schudnąć. Poważnie? Moim zdaniem wyglądasz dobrze. Dzisiaj nagrywam odcinek o randkach. Znowu będę robić za beznadziejne tło. Ty wyglądasz super, ja? Totalny paprykarz. Niedługo ludzie zaczną nas udostępniać. Zrobię się gęsto i będziesz miała swoje fanki. Fanki? Chyba hejterki. Robią o mnie memy. Słyszałaś, co Adam powiedział? Że wyglądam jak hipopotam na wybiegu. Widziałaś współczesne gwiazdy? One nie są idealne. My też nie jesteśmy. Ty jesteś. Ja? Może byłabym, jakbym schudła z 10 kilo. Nie, to nie waga decyduje o tym, czy jesteś idealna, czy nie. Wiecie, co decyduje o tym, czy ktoś jest idealny, a swoją drogą nikt nie jest idealny. Ale tak o stopniu idealności decyduje o tym, ile hot dogów z Ikei potrafisz zjeść w 10 minut. Ja zjadłem 5, więc idealny nie jestem w ogóle, ale jeśli potrafisz zjeść 40, to już jesteś całkiem idealny.
Nie jesteś gruba. Docinają ci, bo nam zazdroszczą i tyle. To może dla odmiany tobie by podocinali. Ja mam już dosyć. Dobra. Następnym razem, jak ktoś będzie dokuczał ci tak jak Adam, to się z nim policzę, okej? Niech ci będzie. Liczyłam, że już nikt nie będzie mnie hejtował, że dzięki tej super diecie będę wyglądać jak Sandra. Miałam dość negatywnych komentarzy, chciałam się wszystkim podobać. Smutne jest to, że istnieją ludzie, którzy serio wierzą w to, że picie fit herbatki albo jakieś jedzenie jakichś gówno suplementów sprawią, że osiągną wymarzoną sylwetkę. Trening i dieta to jest potrzebne, a nie suple, ani herbatka, ani nic innego. 6 tygodni później Olivia kontynuowała szkodliwą dietę tasiemcową, która nie przyniosła żadnych efektów poza pogorszeniem się stanu zdrowia dziewczyny. Sandra, która przyszła, żeby nakręcić kolejny film do internetu, zauważyła, że koleżanka źle wygląda. O kurde, patrz na tą! Nie podoba ci się ta kiecka? To ma być odcinek o byciu sexy. Ta, wiesz co, ja akurat jestem zajęta umieraniem. Może sama pobądź sexy tym razem. Elo, planeta Ziemia do Oliwki, słyszysz mnie? Jakoś słabo. Ogólnie słabo wyglądasz. Twoja mama cię widziała? Nie, ona wyjechała na konferencję. Zwyczaj babcia przychodzi, ale wiesz, ona nie dowidzi. Przynosiła ci chociaż jedzenie, czy dalej lecisz na tych twoich suplach odchudzających? Co ty w ogóle bierzesz? Już nic, to i tak nie działa. Dasz radę nagrać filmik, czy pasujemy na dzisiaj? Dam, tylko wezmę tabletkę na ból głowy. Przestań, siadaj! Zostaw te tabletki i łap za kieckę i idź się przebierać. O, jaka miła i super ta koleżanka. Tamta umiera z bólu, a ona rzuca jej sukienkę, żeby ubrała. Bo wiecie, przyjaźń jest ważna, ale kanał beauty, content beauty jest jeszcze ważniejszy. Mój brzuch. Oliwka, co jest grane? Boli mnie brzuch strasznie i głowa. Dzwonię po twoją mamę. Nie, nie dzwoń, ona będzie zła. Kurczę, i tak nie odbiera. Poczta. Pani Marylo, jestem u pani w domu. Tutaj Sandra. Oliwce coś się dzieje. Chyba będę dzwoniła po karetkę. Twoja babcia przyjdzie? Nie, ona ma lekarza. Dzwonię na 112. Spanikowana Sandra zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Nie wiem, po co ten narrator zawsze nam mówi, że zadzwonili na 112, nawet jeśli oni sami powiedzą, że to robią. Zawsze dzwonią, no ale dzięki za im poziom. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operator Michalina Barska. To ona przyjęła zgłoszenie Sandry. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 15, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, mamy tu mega awarię. Moja koleżanka zachorowała, coś się z nią dzieje. I jak się pani nazywa i skąd dzwoni? Mam na imię Sandra, dzwonię z Kryształowej 98. Pani koleżanka jest przytomna, oddycha? Tak, ale wije się z bólu, strasznie boli ją brzuch. Oliwka, boli cię, nie? Boli, głowa też. Słyszała pani, boli ją brzuch i głowa. Jest strasznie blada i spocona. Przed chwilą wymiotowała. Ile koleżanka ma lat? 15, a ja 16. Ale czy to teraz ważne? Pewnie, że tak, ale jestem zdziwiony. Wydawało mi się, że są starsze. Chociaż nie wiem, ta młodsza wygląda raczej starzej od tej starszej? Ale w sumie to pamiętacie, że ja nie umiem określić, jaki jest wiek. Dla mnie one mogą mieć tak od 50 do 2 lat. Jest z wami jakaś osoba dorosła? Ktoś pełnoletni, kto mógłby przyjąć telefon? Nie, nie ma. Głowa, moja głowa. Mówi, że głowa ją strasznie boli. Ja nie mogę. Oliwka! Oliwia! Proszę pani, ona gdzieś idzie! Dzwoniła spanikowana nastolatka, która twierdziła, że potrzebuje pomocy dla swojej koleżanki. Póki co złe samopoczucie czy ból brzucha nie stanowiły dla mnie podstawy do wysyłania na miejsce zespołu ratowników medycznych. A to, że ona idzie? Pani operatorko, ona idzie! Ona idzie! To jest koniec, ona idzie. Sandra, nie przerywając rozmowy z operatorem numeru alarmowego 112, poszła za koleżanką. Po wejściu do kuchni zobaczyła, że Oliwia wymiotuje. Co ty robisz? Oliwia! Oliwia, co ty robisz? Wyjdź stąd, idź sobie. Pani, ona przed chwilą piła wodę i wymiotowała. No widzicie, wszystko przez wodę. Woda jest niezdrowa. Gdyby piła kolę, to by było wszystko dobrze. Chociaż ja sam piję cały czas wodę i dużo, ale... No ale gdyby piła kolę, to by się lepiej czuła. Pepsi, gdyby piła Pepsi. A dlaczego mówię Pepsi? Dlatego, że jestem bias i to dlatego, że inwestuję w Pepsi, w akcję Pepsi, dlatego. A możesz mi dokładniej opisać stan i wygląd koleżanki? Poci się, ma dreszcze? Mój brzuch. Boli ją brzuch. Oliwia! Oliwia, proszę cię, nie mdlej, nie rób mi tego! Proszę dokładnie opisać wygląd, samopoczucie i zachowanie osoby, która potrzebuje pomocy. Boli ją brzuch. Co się dzieje? Ona upadła na podłogę! Oliwia, odezwij się, proszę cię! Ała! Ała!
zabije mnie. Ona mówi, że ktoś ją zabije. Może koleżanka się czymś zatruła? Może coś jadła, piła? A może jakieś niedozwolone substancje? Narkotyki, dopalacze? Nie, my nie jesteśmy takie. Dam jej wody. Proszę tego nie robić. O Boże, ona zwymiotowała krwią! I jaki kolor ma krew, którą widzisz? Wygląda jak woda z sokiem malinowym. Tylko, że soku jakby było za mało, tak w ogóle pewnie to słodkie nie jest. Nie wiem, czerwony, myśli pani, że ja się na tym znam? Moja koleżanka umiera, a ja mam opowiadać o jakichś bzdetach. Niech nam ktoś pomoże! Już wysyłam na miejsce karetkę pogotowia. Dobrze, będę czekać. Kolor krwi to nie są bzdety, jakby no... Co by cię bardziej niepokoiło, gdyby krew była czerwona? Czy gdyby była niebieska? Tu 15, proszę o przysłanie karetki na ulicę Kryształową 98. Dziewczyna lat 15 zaczęła wymiotować krwią i skarży się na ból brzucha. Przyjęłam. Wysyłam zespół. Aha, ja nie mogę. Jak to mówił taki pan Marek w Wefista, gdy byłem młodym człowiekiem na obozie, jak nie mogę, to przez nogę już mogę. Także proszę mi się tu nie użalać. Kurczę, czego nie możesz, Oliwka, co ci jest? Proszę powiedz mi, w jakiej pozycji znajduje się poszkodowana? Leży, znaczy bardziej siedzi, podpierasz ręką. To proszę, żeby koleżanka usiadła i plecami oparła się o jakiś mebel bądź o ścianę. Podkolenie nóg do klatki piersiowej może zminimalizować ból. Aha, i proszę przełącz telefon w tryb głośnomówiący, żebyśmy się wszyscy słyszeli. Dobrze, włączę. Oliwka, chodź usiądź. Zostaw mnie! Spokojnie, nic ci nie zrobię. Proszę pani, ona nie chce siedzieć tak, jak pani kazała. I dobrze, ona jest wolnym człowiekiem, nikt jej nie będzie mówił, jak ma siedzieć. Jak będzie chciała, to zrobi piruet i zacznie chodzić na rękach, okej? Okay? Nikt jej nie zabroni. Gadać już bez sensu. Usiądź, Oli, zaraz będzie pogotowie. Nie, oni mi nie pomogą. Ja sama muszę to wyciągnąć. Co ty bredzisz? Dziewczyno, słyszała to pani? Słyszę. Oliwio, mówi operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oliwka, co ty robisz? Proszę pani, ona gdzieś idzie. Co się dzieje? Odłóż to! Ojej, ojojojojoj. Ten odcinek to bardzo gruba sprawa. Dlaczego ona uznała, że sama wyciągnie tasiemca? I jeszcze mówi, że jej nie pomogą ludzie, którzy się tym zajmują. Pomaganiem. Nie no, nie sądziłem, że tutaj coś takiego się odwali. Nie, nie rób tego! Po prostu na moich oczach wbiła sobie ten nóż w brzuch. Byłam przerażona. Czułam się jak w jakimś filmie, jak w horrorze. Nie wiedziałam, co robić. Niestety, ja wiem, co będę musiał zrobić. Cenzurkę, moi kochani. Albo w ogóle niektórych scen nie pokażę. Smutek, smuteczek, no ale cóż. Za mało. Co? Co ty mówisz? Co za mało? Przysięgam, coś z nią jest nie tak. Zaczęłam się martwić o bezpieczeństwo dziewczyny, która zadzwoniła do mnie po pomoc. Jej koleżanka raniła się nożem. Wcześniej zachowywała się dziwnie i wypowiadała się dość nieskładnie. Mogła stanowić zagrożenie dla siebie oraz dla osób znajdujących się w jej otoczeniu. Sandro, słyszysz mnie? Słyszę! Nie ogarniam tego! Zostaw! Nie ruszaj tym nożem! Sandra, proszę odsuń się od poszkodowanej na bezpieczną odległość. I proszę potwierdzić, że to zrobiłaś. Odsunęłam się! Ona ma nóż w brzuchu! Mam ją tak zostawić? Tak, nic już jej nie pomoże. No trudno, olej ją, pójdziemy na zakupy, kupię ci nowe dżinsy, zapomnisz o niej. Tylko pierwszy jeszcze trzeba załatwić lodówkę, no wiadomo po co. Nie, ale musisz zadbać o własne bezpieczeństwo. Proszę opisz, co robi koleżanka. Siedzi oparta, leci jej krew, ona rusza ten nóż, pogarsza sobie, ma prawie całą bluzkę we krwi. A gdzie dokładnie zlokalizowana jest rana? Gdzieś na środku brzucha. Mogłam się jedynie domyślać, że nóż został wbity na tyle głęboko, by móc uszkodzić śledziony żołądek lub jelita. Poza krwią wypływającą z rany, poszkodowana mogła krwawić do wnętrza jamy brzusznej. No to ten, może ktoś umrze w tym odcinku. Chociaż pewnie nie, może tasiemiec zje ten nóż i jakoś ochroni ją, załata ranę. Może to jest super tasiemiec, taki chiński superbohater. Znajdź proszę coś, żeby zatamować krew wypływającą z rany. Może to być ręcznik, ścierka kuchenna, jakaś bluza. Mam szmatkę, mam czystą szmatkę. To proszę obłóż nią nóż wystający z rany. Najlepiej to czymś zabezpieczyć, tak żeby poszkodowana nie mogła wyciągnąć ostrza. Weź rączkę. Obwiązałam jej już dookoła rany. Tylko ostrożnie z tym nożem. Ostrze nie powinno przesuwać się w ranie. Wiecie, co mnie niepokoi? Ten odcinek już jest taki mocny, a zostało jeszcze 8 minut. Tutaj się jeszcze sporo może wydarzyć i boję się. W sumie nie do końca tego odcinka, tego demonetyzacji. Tak, boję się demonetyzacji, albo nawet zablokowania tego filmu. Obwiązałam już szmatkę wokół noża. Mam także pasek, mogę go też obwiązać. Dobrze, to proszę obwiązać paskiem tak, żeby ucisnął ranę.
Obwiążę ci. Już zaraz. Spokojnie. Jeszcze chwila. Już. Zaraz przyjadą ratownicy. Pomogą ci. Oli, co mówisz? Co mówisz? Czy poszkodowana próbuje coś powiedzieć? Nie wiem co mówi. Coś takiego w stylu... Tasiemie? No nie wiem o co może jej chodzić. Chyba się jej mózg po prostu uszkodził od tej rany i bredzi, nie? Nie wiem czy to ma sens, ale mówi chyba tasiemiec. Pokazuje na ranę. Tak, wiem, leci ci krew. Zaraz przyjadą lekarze. Zbadają cię. Zobaczą od razu te suple, co brałaś. Może faktycznie to przez nie się zatrułaś. Czy ja dobrze słyszę? Koleżanka brała jakieś suplementy? Nie wiem. Brała jakieś tabletki na odchudzanie. Nie wiem jakie. Nie widziałam opakowania. Ale było tam narysowane na pewno robak. Poszkodowana mogła zażyć tabletki, które zawierały jaja tasiemca. W tej chwili choruje na tasiemczycę. Nie no, ale to nie może być legalne. A jeśli jest, to jakim cudem? I jakim cudem ona tak łatwo uzyskała dostęp do czegoś takiego? Wyjaśni mi ktoś w komentarzach. I mi się nie chce sprawdzać, czy to jest legalne. Muszę zrobić zapas filmów, także mam dużo roboty teraz. Chyba pani żartuje. Niestety nie. Proszę znaleźć opakowanie tych tabletek i przekazać ratownikom. Dobrze, przekażę. Oli, gdzie masz te tabletki? Co brałaś? Toaletka. Na górze u siebie w toaletce, tak? Ja idę po nie. Ej, w sumie to jednak dobra koleżanka z tej, co nie umiera, nie? I mówię koleżanka, bo ja nigdy nie zapamiętuję ich imion, tylko czasami zapamiętuję, ale przeważnie nie. I bardzo dobrze idzie to pomaganie. A co to? Co ja z tym robię w ogóle? Sorry, piję wody, mnie gardło boli. Wszystko stało się dla mnie jasne. Już kiedyś miałam na linii poszkodowaną stasiemczycą. Objawy wydawały się być podobne. Kobieta skarżyła się na ból głowy, wymiotowała i nie panowała nad swoim zachowaniem. Wtedy nie doszło do próby samobójczej, ale tym razem poszkodowana była dużo młodsza i pozbawiona nadzoru oraz pomocy osoby dorosłej. Kurczaki, to trochę tak jakby się stała zombie kontrolowanym przez tasiemca, nie? Gruba sprawa. Sandra pozostawała w kontakcie z operatorem i czuwała przy chorej, ciężko rannej koleżance. Kilka minut później w mieszkaniu zjawili się ratownicy medyczni. O, chyba ratownicy są. W takim razie ja się rozłączam. Powodzenia. Nie ma łatwych zgłoszeń. Z tym telefonem było podobnie. Miałam na linii umierającą nastolatkę, która zastosowała śmiertelnie niebezpieczną kurację jajami tasiemca oraz jej koleżankę, która z każdą minutą panikowała coraz bardziej. No, to jest chyba jedna z najbardziej stresujących prac w sumie, nie? I uważam, że operatorzy za mało zarabiają tak w porównaniu z tym, jaki odcisk to na ich psychice jakby zostawia. Proszę, zapraszam tutaj. Tam leży. Pogotowie ratunkowe. Halo, proszę panią. Halo, proszę panią, jaka saturacja, no. Halo, Maciek, podajemy tlen. Nakucie, rób nakucie. Nakucie w bucie. Ta, jestem straszny, jestem najgorszy. Proszę panią, proszę nie zamykać oczu. Proszę mnie spojrzeć. Uratujcie ją, proszę. Zawiozą cię do szpitala. Będzie dobrze. Bardzo entuzjastycznie zareagowała na to pocieszanie, co? Nie no, dzięki, wiem, że będzie super, przecież mam tylko nóż w brzuchu. A poza tym jestem nieprzytomna, to już w ogóle kozak, nie? Otworzyłam drzwi. Proszę wziąć torbę. Dobrze. 3, 4. Pewnie się skapnęliście, że pominąłem sporą część akcji ratowniczej, ale to jest jakby standardowa akcja, zawsze tak robię, bo to jest nudne. Poszkodowana dziewczyna była w bardzo ciężkim stanie. Miała rozległą ranę brzucha, która obficie krwawiła. Do tego dochodziło ryzyko zakażenia pasożytem. Tasiemiec osłabił organizm i mógł doprowadzić do jej śmierci. Do szpitala przywieziono ranną nastolatkę z raną kłutą brzucha. Pacjentka trafiła na salę operacyjną. Podczas zabiegu usunięto z jej ciała nóż. Organy wewnętrzne były nieuszkodzone. Ha, no patrz! Nawet jakby ktoś jej strzelił z odległości pół metra shotgunem w brzuch, to organy wewnętrzne nie byłyby uszkodzone. Rany oczyszczono i zszyto. Następnie potwierdzono obecność w jej organizmie tasiemca. Pasożyt został poddany działaniu trucizny. Leczenie tasiemczycy musiało być kontynuowane. Pisaliście mi kiedyś, że jest odcinek, w którym ktoś faktycznie umiera i pewnie zrobili taki odcinek tylko dlatego, żeby nie było, że nigdy nikt nie umiera. Miesiąc po wypadku Oliwia wróciła do domu. Czekało ją przyjęcie kolejnych dawek leku zwalczającego tasiemczycę.
Maryla przebywała na zwolnieniu, opiekowała się córką. Oliwia mogła liczyć na wsparcie koleżanki. Policja zatrzymała osoby nielegalnie handlujące preparatami Stasiemcem. Czekał jej proces karny. A, no to już mi nie musicie pisać, czy to jest legalne, czy nie. Ale jakim cudem one tak bezproblemowo zamawiają te nielegalne rzeczy przez internet? No ja nie wiem, jak się dzieje. Dobra, dzióbki. Dobra, jeszcze jedno. Dobra, idealne. Mi też się podoba. Hej! Idziemy tylko do selfie, tak. A w tym Zakopanem to masakra będzie, ale dobra, to widzimy się tam, hejka. Co? O co tu chodzi? Co to za randomowy gościu obłąkany? Jaki Zakopane? Kto to jest w ogóle? Jezu, patrzył na ciebie, widziałam to. Nie, raczej na ciebie. Na wycieczce na pewno będzie twój. Byłam strasznie nieodpowiedzialna. Nie wiem, jak mogłam wziąć tasiemca, żeby się odchudzać. Mogłam skrzywdzić Sandrę. Już nigdy nie zrobię czegoś równie głupiego. Tak samo nie popadnę w paranoję przez komentarze pisane w internecie. Ja też nigdy nie popadnę w paranoję przez wasze komentarze, a wiecie dlaczego? Bo one są milutkie i najmilsze i nawet nie wiecie, jak ja was kocham. Serio, kocham was, moje mordeczki. Tak, teraz taka refleksja, strasznie was uwielbiam. Aż się wzruszyłem, dziękuję, że tu jesteście, mordeczki. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Kurczę, wzruszyłem się. Żegnajcie, zostawcie łapkę w górę. Obejrzyjcie sobie, odsłuchajcie podcast, No Joke Podcast. I widzimy się w... Czekajcie, ten film wlatuje chyba w niedzielę, to widzimy się w środę, nie? Na tym kanale. I na podcastie się widzimy w poniedziałek. Blum, blum, Eluwina ze Szczecina. Masło, masło. Jesus, good.